Siema, siema, jestem Rajo Dżiby, to jest koniec z naszej serii Podwórko Kolonisty, ze mną Krzysiek, siemano. Siemano. Oraz widzowie na czasie są pod nami tutaj, pod kamerką, siemaneczko, dzięki Majster od Subika, że mi dla ciebie Subika przyszedł na YouTube, bardzo miło mi, że Majster trafił się na ten odcinek. Krzysiek, wiesz co? Nie patrz tak na mnie, nie udawaj, okej? Okay? No. Co za bezczelny drań. Słuchajcie, dzisiaj będzie akcja z nowymi zwierzętami. Jak widzicie, mam już przygotowaną przyczepkę, wyporczoną oczywiście. I są to owce. Oficjalnie mogę powiedzieć, są to owieczki. Mamy też barana jednego na stadzie i kilka jaglaków. Także do tego zaraz przejdziemy, bo tam jeszcze będziemy jechać sobie. Krzychu, powiem, co dzisiaj ty będziesz robić ogólnie, bo Krzychu dzisiaj ma bardzo mało do roboty. Właściwie może być, że Krzychu dzisiaj śpi, ale... Ja mam bardzo mało do roboty dzisiaj, bo tylko będę wapnował sobie nasze łąki, nie? Które ostatnio kosiliśmy na kiczonkę. No, i spoczko. Ej, wiesz co, jak skończy się, no, może zamiast wapnować teraz łąkę, weź merlo i wuź tam może na przykład po dwie belki do plandeki, co? W sensie, tam na no ten. Tam, dobrze. No tam byś pomyślał, że tak pusty nie było. A ja to tam zarzuciłem, bo jeszcze pokażę jak. Dobra, to skoro tak, to dzisiaj Krzychu na razie wapnowanie sobie przełożę na trochę potem. W sumie teraz jak na to fanę, to będzie spoko pomysł, nie? Dobra, a my sobie nie przedłużając, po prostu jedziemy. Słuchajcie, doszła do nas kasa na konto. Doszło tam 30 tysięcy za Ursusa oraz doszło nam 26 tysięcy za Zetora. Kasę oczywiście zainwestowaliśmy od razu, można powiedzieć, bo kupiliśmy sobie kawałek ziemi, który był kupiony jeszcze wcześniej, ale wam o tym nie mówiliśmy, więc zaraz tam pojedziemy. Za niego zapłaciliśmy 28 tysięcy. No i plus jeszcze tam jakieś do tego właśnie mówię pastwisko na tych naszych owieczek, które za chwilę zobaczycie. I plus jeszcze jakieś tam inne dekoracje, takie duperelki, więc to też za moment. Najpierw pozwolicie, że sobie udam się na nasz skup ze zwierzętami. I kupimy sobie trochę zwierzaków, bo rzadko tam w sumie jeździmy, a tam warto w sumie zajechać teraz, bo nie, że będzie taniej, to przy okazji nam trochę to lepiej wyjdzie. I nie ma co ukrywać, będę chciał raczej kupować same duże zwierzaki, tam jest kilka też małych, ale to tak raczej po to, żeby gdzieś tam po prostu na przyszłość tam się to szybciej rozwijało. Więc no teraz zrobimy tak, że po prostu kupimy sobie już duże od razu i zrobimy dzisiaj sobie jakieś dwa kursy, powiedzmy, tego na ten skup. Więc jak te dwa kursy pierdykniemy, to myślę, nam trochę powinno tych zwierzaków wpaść, bo już chcę trochę z nich zarabiać, wiecie co chodzi. Cały czas tam ostro chłopaki lecą z budową, więc tam może was teraz tak nie wożę, co prawda na ten skup, czy na skup, na ten plac. Ale na placu dzieje się, jak widzicie, może nie widzieć stąd za bardzo, no ale pracują, mocne przymiarki są pod wylewki i tak dalej. Ja nie chcę wam tego pokazywać, wiecie, bo to się według mnie na YouTubie, te wszystkie budowy i tak dalej, troszkę już się zrobiło takie odtwarzanie tego jednego samego schematu i trochę to kiedyś to było takie fajne, bo coś, coś nowego było, to teraz tak troszkę, że tak powiem, nudy, nie? I nie mówię tu o popularnych youtuberach, którzy robią tamte rzeczy, tylko po prostu według mnie, ja już wydaje mi się, że zrobię takie tutaj trochę nudy, nie? Więc nie chciałem wam tego pokazywać. Okej, 12 się mieści na ten, na raz. O, no i to jest fajne, to się fajnie załadowało, 12 sztuk. Proszę bardzo, 1700, ej Krzychu, 1700 to jest bardzo mało. No. Jak za owieczki. No, więc słuchajcie ludzie, raz na jakiś czas, okej, tą budowę wam pokażę, ale nie tak, żeby każdy klocek po cemencie stawiać, czy każdy cement i po bloku stawiać. Bo troszkę to się będzie według mnie miało lekutko z celem poświęcić na taki odcinek, który czasu potrzeba, a nam tu chodzi bardziej o rozwój gospodarstwa, a nie jeżeli bawienie się w Construction Simulator. I jeszcze raz powtórzę, nie mam tu na myśli nikogo z MST, nie? Oni się bawią, bo to fajnie wychodzi, ja na to czasu na przykład nie mam, bo klepię mapę, nie? Więc wiecie co chodzi. Jak mam siedzieć nad budynkiem na odcinek, który trwa pół godziny i potem zamodelować coś jeszcze, to w tym czasie na przykład mogę zrobić obiekt kilka statików, powiedzmy, na szpakowo i dzięki temu mapa szybciej wyjdzie. Rozumiecie, po prostu trochę nie mam jakby na to czasu, nie? Trzeba sobie przewartościować, czy robić serię, czy robić mapę. No, dla mnie mapa jest najważniejsza, nie? No i też daily na YouTubie, więc jedno i drugie tu muszę sobie jakoś fajnie połączyć. Więc wiecie, nie? Jak to działa. Coś mi tu chyba użarł jakiś komar. Nie wiem. Więc wybaczcie, że tego nie ma. Ja wiem, że te budowanie was tak... Właśnie w ogóle dajcie coś w komentarzach. Czy was na przykład takie odcinki z budowania nudzą?
czy nie nudzą? Czy są ciekawe, czy nie ciekawe? Nie? Jak do tego podchodzicie akurat tutaj? Czy wolicie, jeżeli budowa jest taka bardzo zaawansowana, dużo takich rzeczy detalowanych jest, klocek po klocku? Czy raczej na przykład tak jak ja to robiłem, etap kopanie, wylewka już zrobiona, jakieś tam pierwsze podstawy czegoś i potem koniec, nie? Dajcie znać w komentarzach, jak to uważacie, nie? Patryk mówi, że ma w dupie tą budowę na przykład, ale pytam właśnie was, co wy tym sądzicie? Napiszcie w komentarzach, to będzie dla mnie bardzo ważne, bo też to trochę nam serię pokaże inaczej, nie? Dobra, my sobie zajrzamy, bo właśnie w tym miejscu mamy zwierzęta. Tutaj chyba Krzychu już sobie jeździ. Z tego co widzę. Jeździ. Tak jest. O, więc proszę bardzo, tak tu się prezentuje cała budowa, to jest skuterek, nasza budowa. Pastwisko nasze z owieczkami, w tym właśnie miejscu to powstało. To jest fajny, prosty placek, na którym za często nie jesteśmy, nic nie robimy. No i tak to tu sobie ogólnie wygląda, zobaczcie, nie? Mamy tutaj taką postawioną wiatkę na nasze palety. Ja wiem, że trochę jest mała, ale większej nie było i to kurczę, to szukałem naprawdę ciężko z tymi modelami teraz, żeby to jakoś fajnie zapłać, więc no jest jak jest i takie coś tutaj powstało na szybkości. Mamy plandykę, o, to trzeba będzie teren tylko poprawić jeszcze. Mamy plandekę, pod którą, na której będą nasze siano się trzymały. No i oczywiście tutaj mamy zagrodę dla zwierząt, tak? To chyba wszystko widzicie. Mamy tutaj wodę oraz, znaczy jedzenie oraz wodę. Tu stoi nasz pies. Przenieśmy budę z gospodarstwa tutaj, żeby sobie pies pilnował, żeby tu nikt nie przyłaził, żaden list czy coś i nie pozagryza nam naszych tutaj kochanych owieczek. Dobra, a my tu sobie kolejny, że tak powiem, kolejną ekipę dołączymy do naszych zwierzaczków. Także tutaj się tylko cofniemy sobie w to miejsce i władujmy sobie je, więc ile mamy aktualnie tych rzeczy? No więc tak, jak chodzi o nasze zwierzaki, to mamy zakupionych ich 32 sztuki dużych owiec, jagniaków, jaglaków 40 i jednego barana, tak wam mówiłem, więc spoko. Ogólnie to są barany Grima, więc serdecznie pozdrawiam Grima, który tam dzisiaj ten, no, będzie od dzisiaj naszym pastuszkiem tutaj, więc to Krzychu, ja chyba sobie tutaj postawię tą przyczepkę i pojadę od razu właśnie po wodę, może im przywiozę, bo tu już nic nie robiłem. Spoko, spoko. Ty, a dałbyś może jedną berkę tak dla testów do środka? Tam sprawdzić, czy będzie działać w trigger, czy nie? Można. Bo ja nawet w sumie nic nie sprawdzałem, więc tam jakbyś... Ja ci wyciągnę, poczekaj. Dobrze, dobrze. Zaraz tutaj jedną berkę ci ogarnę. O, proszę bardzo wtedy. Czekajcie, coś mi tutaj... O. Dobra, no i spróbuj dać tutaj do koryta tego, nie? Bo ja nawet nie wiem, czy w sumie działa tutaj bait trigger, trzeba sypać, ale myślę, że powinno zadziałać. O, elegancko. No i super, no dobra. Wciągnęło. No i fajnie. Także Krzychu dzisiaj będzie sobie trochę wozić, potem się zamienimy. I myślę, że ten, że gito. W sumie, wiesz co, Krzychu, możesz w sumie jechać już na ten, na to wapno, nie? Spoko. Postaw tam tych pandeczek Merlo, a ja zaraz też to coś pewnie porobimy. Ogólnie tak, widziałem też komentarze, bo niedawno wyszły odcinki z tego kurnika, wam się do tego nie odniosłem. Że ten kurnik trochę tak słabo postawiony jest w tym miejscu, bo stoi zaraz przy bramie, czy zaraz przy sąsiedzie naszym. I oczywiście, nie jest to za bardzo realne, to się z tym mogę jak najbardziej zgodzić, ale słuchajcie, to nie jest też jakaś taka mega realna seria, bo tu trochę tak wprowadzamy taki lekutki realizm w postaci właśnie jakichś tam wstawek roleplayowych czy coś, ale przede wszystkim chodzi tutaj o gameplay, nie? To jest granie w grę w fajnie ciekawy sposób, bo wiecie, już takie typowe suche gameplaye się po prostu nie oglądają za bardzo, a też i mi to się znudziło po prostu, więc taki typowy fajny gameplay rozwojowy trzeba trochę jakoś ciekawy też sposób, myślę, poprowadzić. No i właśnie taki sposób to wymyślimy sobie, nie? Z takimi po prostu stawkami. Ale coraz chodzi o to, o ten rozwój, nie? Że to się rozwija po prostu jak najbardziej. Więc jeżeli ktoś pisze, że bardzo nierealistycznie nam wyszło stawianie, to w sumie tam mamy na gospie studnię. Dobra, idziemy do studni. Zawrócimy sobie na ten zakręcie. Więc przepraszam, że to jest tak nierealistycznie, bo faktycznie to jest osoba na koło sąsiada i tam były komentarze: ej, ten sąsiad to pewnie tam teraz ma ciekawiej tutaj, nie? Ale się odwalił lipę, mało być realistycznie, a wyszło jak zwykle, nie? Więc słuchajcie, trochę więcej luzu, chłopaki, nie? nie sądzę, żeby nasi widzowie nie mieli luzu oczywiście, ale niektórzy to trochę tak mają spięte dupy, że naprawdę, wiecie, to jest tylko gra komputerowa, pamiętajcie. To nic się dzieje, nic nie dzieje się naprawdę, nie? Jakby co? Ej, tu się za pieniądze pobiera ta woda. No tak. Ostatni raz tu przyjechałem. Zostawia się 5 zł jeszcze do faktury, złodzieje. Ty...
Nie, przecież wodomiejska. No tak, ja myślałem, że to będzie za darmo, a to widzisz, oszukali nas. Miałabyś tutaj gominowa podciągnięcie nas pod sieć. Więc nie przyjadę tam. Nie no, no póki co. W sumie wiesz co, krzywo to w sumie to może być ciekawe, bo wodę stałą pobieramy sobie za darmola, czyli trzeba daleko podjechać. A jak chcemy mieć coś za friko, znaczy jak chcemy mieć coś na szybko, to możemy tam sobie udać się, nie? No tak. No, więc w sumie jakby nie było, no, nawet spoko ekonomicznie na to wychodzi, bo trochę się dalej podjechać i wiecie. Ja sobie wolę, jak chcą złapać tą pompkę, zarzucę i o. I jest tak jest. No, więc wiecie, wykop staw przy pastwisku i dodaj trigger od wody. No ale wtedy to wiesz, trochę takie też szybkie jeżdżenie, nie? A tą wodę tak myślę nie będziemy tak jakoś szybko uzupełniać za bardzo, nie? Bo tam woda to raz na jakiś czas. No i tu się jakby się tworzy wełna też, więc fajnie, bo będziemy mogli sobie zawsze. Zawsze mamy jakąś tam furtkę po nowe produkcje tam kiedyś. Co prawda teraz bardzo mocno uderzamy w produkcję związaną z burakami, bo idziemy mocno w buraki teraz i dużo pól też dojdzie nowych. Dlatego no te buraki, cukrownie będę starał się robić tutaj mocno, bo teraz w sumie nawet nie wiem, czy powiem się jakiekolwiek buraki, tylko wszystko od razu pójdzie w cukier, nie? Więc no myślę, że może być ciekawie po prostu, nie? Pamiętasz odcinek z atakiem myśliwego na ciebie? Pamiętam organista, no. Ja pamiętam, to było na polu chyba tam, gdzie siałem wtedy chyba rzepak. Tym siewnikiem 4-metrowym. A potem pomyślałem, że mam tamtego, mam tamty siewnik, nie? Więc tak, mam potem mazura. Więc wziąłem mazura i ten, tamty do mnie leśniczy, jakiś tam gojowy strzelał, nie? Także no, tu w ogóle fajny kawałek też pola nam wychodzi. Ja myślę też, że w kolejnym sezonie raczej nie zdziwi to nikogo, jeżeli kupimy sobie po prostu ten kawałek tutaj i będziemy tu mieli po prostu już komplet tego, nie? Wiecie, to fajnie byśmy mieli brzutko koło naszych owieczek miejsce, więc to będzie jak najbardziej spoko, ale to no wszystko gdzieś tam przy kolejnych odcinkach bardziej wam będę pokazywać, bo tu właśnie też widzowie pytali, kiedy jakieś nowe nabytki, no i już niebawem, także proszę się nie martwić, będzie nabytkowane na nowo, nie? Nawet nabytki w sensie chodzi o pola. Teraz mam i tak sporo tutaj, czy ja to mogę wylać? Jakoś? Kuchu. Co? Jak to się wylewa? Może muszę z drugiej strony podjechać, poczekaj. Słuchaj. Mhm. Dobra. Teraz jadę. O Jezu, to ciężko. No. No więc będziemy się jeszcze rozwijać z polami na pewno, ale teraz póki co wiecie jak jest, nie? Co jest? Nie leje się tutaj woda? Może muszę bliżej podjechać. Powolutku. O! Na blisko trzeba podjechać, no i fajnie. A dużo tej wody tutaj wchodzi, tak z ciekawości? A może nie zwróciłem uwagi wcześniej. Trochę tej wody to wejdzie. To spoko w sumie, bo się już bałem, że będziemy mieli tutaj bardzo dużo kursu do roboty cały czas, a to tak widzę, że jest okej, nie? Możesz, ej, dobra. Jak skończysz krzyku, to mógłbyś wody powozić, nie? No, te beczki zostawię z wodą, no bo tu jest niewiele, więc jak skończysz tam to wapnować, to ty jak najbardziej możesz się zabrać za to zajeżdżenie. A ja w sumie wezmę teraz Merlo. I troszkę powozimy sobie ludziska im tutaj siana. Więc taki odcinek typowo zagarnia owiec jeszcze przed, że tak powiem. Ej, tu już się skończą nam te belki. No tak, matko. Wiem, że chcesz stąd tam przywozić. No bo żeby się po prostu powozić, nie? Bo z kurwkami tak na razie mamy spoko, nie? Dobra, więc sobie to zawiozę. Krówki jeszcze wytrzymają, nie? Nawet na samym tym żarciu coś tam jeszcze pójdą, a do kolejnego razu pewnie mi wystarczy, nie? Więc tak chcemy te jeszcze te owce ruszyć, żeby już tam te wełny produkowały i coś tam tą kasę byśmy sobie mogli zarabiać, nie? Więc wiecie. O, żeż w bordę kopany! Gdzie on tu stoi? Na skarpie się przaił? Jezu, jak ja mam strasznie głośno to, nie? Matko jedyno! Chłopciu, co pisze? Nie pisz tak brzydko, to nie można. Jak to się klikało? Pod tym, dobra. Okej. Boże kochany, owce atakują? Nie wiem co tu się dzieje, ale jest Kongo, nie? Masakra. Ej, ale plus tak jest z tymi owieczkami, że musimy sobie sprzedawać na przykład takie rzeczy, to na przykład nawet nie musimy brać żadnej landary, nie? Tam lawety jeździć, tylko po prostu sobie, wiecie, przejedziemy na ten, na targ, nie? Bardzo brzydko mamy na sprzedaż, więc też fajnie zawsze.
mieć coś takiego, nie? Okej, ja to sobie złapałem. Sorry, tak troszkę mam takie coś włączone tutaj, ale to jest nam bardzo mocno łatwiej, jeśli chodzi o belki. I tak w sumie niedługo z belek rezygnujemy, bo już niedługo sprzedaż prasy i kupowanie nowej. Więc tam też będzie się trochę też działo ciekawego z tą praską. No bo zawsze nowy sprzęcik, zawsze coś fajnego. Jeśli nie wiem, jaki do końca kolor kupić, bo mam dwa do wyboru, ale to dam wam znać w przyszłości, nie? No, także zobaczcie. Ja myślę, że to te dwie belki dam ostatni i to będzie tyle, bo tam faktycznie trochę tego mało. O Jezu, mało tego nam zostało. Ja myślałem, że mam szczerze więcej tego miejsca, nie? O, sorry. Nie. Jednak więcej trochę zostało, ale skoro tak to. Ale ej, owiec mamy spoko nawet, zobacz, pół żarcia mają nawalone. No to nie jest źle. Tutaj troszkę taki zapasik będzie dla nich. Jak mówisz, jakaś wiatka tam powstanie na to, żeby tam się trzymało to wszystko kupy. Ja też postaram się w ogóle zrobić wiaty na nasze te plantki całkowicie inaczej, nie? Wiecie, zrobimy sobie te wiaty już do modulu jakoś fajnie i coś ciekawego tam zrobię. Jakoś taką prostą, może zesek pozbijamy i tyle, nie? No tak. Że nie było problemu. Skrzynię tam siądziemy, jakiś drzew może poucinamy i będzie git, nie? Sarny latają? To są renifery, a nie sarny. Sarny nie latają, ale renifery już tak. Dobra, niestety tutaj stoi na razie w tym miejscu. To wiesz co, Krzychu? W sumie ja się teraz biorę chyba za Masejka. I pojadę sobie z tym. Po nowe owce, nie? Jeszcze. Trochę dokupimy. Jakbyś wodę chciał to jeszcze wodzić, to jest cały czas soli beczka, nie? Na wodę. Spoko. Zrobiliśmy teraz wieczór. No, dziękuję bardzo serdecznie. Ja też dziękuję, że ty mi zrobiłeś wieczór. Zrobiłeś mi odcinek z leśniczym. Czy ja dobrze tędy jadę? A więc co, może zawrócimy sobie, pojedziemy drogą. To będzie to, bo teraz jeszcze póki bez zwierząt, to pojedziemy sobie tak, nie? A potem z zwierzętami, to już będzie wartość asfaltem. Jednak wiecie, trochę będzie tędy lepiej. No i też w sumie fajnie, bo rzadko tędy jeździmy, mało co odwiedzamy te tereny, więc spoko sobie tutaj coś podziałać, nie? No. Krzychu, my teraz koniecznie czerwca będziemy już śliwa raczej, nie? No. Chyba jeszcze nie będziemy mieć pierwszej kozić raczej, bo tak widzę, że on już tutaj powoli się już wybiela. Więc no. Ej, ładna ten droga jest, zobaczcie. Całą mapkę sobie przecinamy po prostu. Kiedy jakiś The Hunter na streamie? A wiesz co, nie wiem. The Hunter raczej jakoś tak nie siada mi tego typu gierki. Znaczy nie siada mi tego typu gierki, ale na przykład myślałem, że no tego Forestem musiał skończyć z Sebastianem, nie? Dokończy Forestika i będzie nie. Więc jak ktoś, ludzie, wpadajcie na The Sons of the Forest na streamy, bo czasami tutaj są. Jest w tule zwykle napisane, że będzie Sons of the Forest. Dziś akurat nie ma, ale może jutro? Zagadam tam z Sebolem i może zrobimy, nie? Okej, okay, ja sobie to otwieram. Szybkie ładowanko. No owca. 12 owiec. W sumie ogólnie bliska, jeszcze taką jedną rzecz powiem. Ile mam miejsc na tej owczarni? Jest tam ogólnie 200 sztuk zrobione. Więc ja tak myślę, że sobie tam troszkę tych owiec powozimy na pewno. Ty wiesz co? Może w sumie zrobię jeszcze jeden kurs teraz. No, jeszcze jeden kurs pierdyknę. To byśmy mieli. Czy ty, Krzychu, nalewasz wodę ze studni? Nie, wapnuję dalej. To jedno, chcę jedno to skończyć, nie mam. Aha, bez. Myślałem, że wodę nalewasz, nie? Nie. Jezus Maria, masz zakaz nalewania stąd wody, nie? Chyba, że do szklarni. Zresztą nie, no wiecie, póki co mamy trochę lipę z kasą, nie? Cały czas cukrownia powstaje, tutaj owce, tam trochę kasem doszło za te maszyny, ale jednak, co by nie było, fotowoltaika, którą mieliśmy założoną na oborze, ona bardzo dużo nam generowała pieniędzy. To było coś, nie wiem, około 5000, 6000 dziennie, nie nawet. Więc to była naprawdę fajna kasa. Ale teraz jestem trochę bez tego. I też tak lipo. Miało być ogólnie na wiosnę tego roku zakładana fotowoltaika, nie? Ale że powstała ten garaż, ten powstał, bo on jest bardziej potrzebny niż fotowoltaika. No to kurczę, musimy jednak trochę poczekać, nie? Ale obiecuję wam, że ten powstanie takie coś na naszym tutaj. Na naszym garażu tym starym i postawimy coś sobie panele na chałupie, nie? Po prostu. Już tej innej firmy, lepszej, sprawdzonej bardziej. No i tam dopiero sobie wszystko to pogarniamy jeszcze, nie? Więc to na pewno będzie to jeszcze czas. Może na, nie wiem, no w sumie na jesień możemy zrobić, Krzychu, tak naprawdę, nie? No, te panele. Oraz na jesień, kurde, nie zrobimy na jesień paneli, bo przecież cały czas cukrownia, nie? Za dwa lata.
Za rok zrobimy panele, nie? To już mam, obiecuję, że będą panele, miały być w tym roku, ale no musimy zrobić tak, nie? A czemu czas mam na taką dziwną stronę? Mamy sobie tak, o, nawet na czas na 5, i tak dzisiaj nie mam nic do roboty. Albo na 10 tam, kurde. Weź, kiedy strzał znowu? Nie wiem, kiedy strzał znowu, to ja jakby nie jestem ten. Policz dokładnie te owce, może upolowa gojowy? Wiesz co, za chwilkę je podliczę dokładnie, nie? O właśnie, jestem ciekaw, ile tam też się tych owieczek respi, nie? Ale ten, za chwilę zobaczymy. Więc chcę tylko pozwolić mi bliska, zrobię ostatni kurs po owce. Trochę sobie powozimy. Ale no to myślę sporo może i tak być. Sporo, no. Jeśli jak damy tam trochę jedzonka, cześć Dudek, siemaneczko. Jak damy tam trochę jedzonka, to też one się powinny bardziej nam tam rozmnażać, więc no chciałbym mieć jednak te sporo tych owiec. Zresztą zawsze mieliśmy tak, że przez ostatni rok akurat nie mieliśmy za bardzo co budować, no i tak wywalaliśmy kasy na byle głupoty, a teraz kiedy potrzeba nam kasy na fajne rzeczy, no to na przykład nie mamy tej kasy, nie? Ale to dobrze, bo to dzięki temu nam się troszkę bardziej, że tak powiem, zmienia myślenie o tej serii i troszkę zaczynamy kombinować, nie? Bardziej kiedy kombinujemy i szukamy jakichś takich rozwiązań, żeby zarobić większe pieniądze. No słuchajcie, mamy już serię, produkcję serów, nie? Robimy sobie żółte serie, elegancko to idzie. Mamy miód, mamy również mąkę, za chwilę będzie cukier. No to jeszcze fajnie, jakby to właśnie była wełna. No i to jest spoko rzecz, nie? Może niedługo też może w jakichś krzyku chlebki pójdziemy. Tylko tak w sumie chlebki to... Z chlebkami jest taki problem, że... One się... Że są niby spoko, ale mają swój jakiś tam limit w tej produkcji, nie? Nie. Więc też taką, nie? No gdzie taką też piekarnię można by postawić? No jak już to gdzieś w mieście może, nie? Ej! Mam miejsce na piekarnię! Oho. Może będziemy bułki niedługo piec, ludziska. Zobaczymy. I też tam... No i w sumie jakbyśmy mieli owce, to jeszcze moglibyśmy na przykład szyć sobie te... jakieś ciuszki. Ej, Krzychu, może teraz ten rok tak poświęcimy troszkę, no się następny, tak bardziej w produkcję. Rozwój produkcji. Pola i produkcję teraz, nie? No, to byłoby spoko w sumie. Bo tak, powiem szczerze, kolonie raczej sobie kojarzyłem z tym, że po prostu tempę robienie hektarów i maszyn, nie? Ale w sumie tak w tę produkcję warto pójść, bo zawsze coś nowego nam to dodaje, nie? Jakieś tam maszynki i w ogóle, też jest zawsze spoko opcja, nie? Dobra, ja już tu wam powiem zaraz, ile mam tych tutaj łowiecek. Dobra, wyjdziemy sobie tak, o. Dobra, to jak liczymy tak, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. O, baran. 12. I już chyba 13. 13 tylko widać. Tak w sumie niedużo widać ich, nie? Ale zawsze fajnie, tam coś sobie jest. O, jakiś sarny. Dobra, a tak na serio. Mamy ich tutaj. Owiec 44. A czemu takie są one inne? Aha, bo one mają inne zdrowie, wcześniej były kupione. Dobra, więc owiec mamy w sumie 58 owiec, 40 jaglaków i jednego barana, który też się nie rozmnaża, ale jest, nie? Tylko ja wystrzelił? Może być tak. Dobra, więc słuchajcie. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, super, że na tym odcinku byli. Zapraszam was serdecznie na kolejne odcinki. Zaraz przejdziemy się do Krzycha, zobaczymy co u niego słychać. Gdzie tam jesteś? Jeszcze może zrobię jeden kurs po owieczki. Na której? Na tej koło nas. Tej dużej czy małej? Dużej. A, dużej, okej. Okay. To tam jeszcze tyle jeszcze wapnujesz? No. Matko bosko. Bo ta wapniarka jest mała, trzeba było wymienić w końcu. No, ale słuchaj, mieliśmy, przecież wymieniamy teraz rozrzutnik, będziemy kupować nowy i ten. I beczkę do gnojówki kupiliśmy nową, nie? Wapniarka to raz na jakiś czas, więc wiesz tak, no to Krzysztof elegancko sobie wapnuje. Proszę bardzo. Dobra, Krzychu, słuchaj, to ja do ciebie podjadę. I się jakoś tak pożegnamy elegancko na odcinku. Na kolejny mam nadzieję, że będą żniwa. Więc coś tam się podziała pewnie bardziej. A do tego czasu postaram się troszkę to poogarniać na naszym saveiku. To co zjadę tego. I bym bardzo chciał niedługo już jak najszybciej skosić rzepak w sumie. Jak skosimy rzepak, no to będziemy mogli sobie już spokojnie na naszym nowym polu posiać trawę. I tam będzie więcej tego wszystkiego szło, nie? Więc zawsze tej siana nie będzie brakować, a teraz póki co trochę siana brakuje. Mogę w sumie... Ale nie, przecież kruszonkę zrobiliśmy przecież, no ale to na sprzedaż, więc nieważne. Dobra, kończymy odcinek. O, ze strony tak elegancko będzie widać. Więc dziękuję wam za uwagę, zapraszam na kolejne odcinki. I w sumie to Krzychu na kanał, bo Krzychu już wrócił chyba dalej, jak to oglądacie. Także... Podajcie do Krzycha, dzięki za uwagę, do kolejnych, trzymajcie się, najcześć, pozdro, na razie, pa!
Siemano.